Pozbud to spółka notowana na parkiecie głównym giełdy papierów wartościowych w Warszawie. To jeden z największych w Polsce producentów stolarki otworowej. Działalność operacyjna grupy kapitałowej koncentruje się wokół pięciu segmentów rynku, o których między innymi porozmawiam dziś z moimi gośćmi, a będą nimi pan Łukasz Foyt, prezes grupy Pozbud. Witam panie Łukaszu. Dzień dobry. A także Michał Ulatowski, wiceprezes grupy Pozbud. Witam panie Michale. Dzień dobry. Panowie, na początku w ramach takiego wprowadzenia, zanim przejdziemy do konkretnych już tematów związanych m.in. z ostatnimi wydarzeniami w spółce, bardzo proszę o kilka słów na temat bieżącej działalności. Czym teraz zajmuje się Pozbud? Jak ta działalność zmieniała się w ostatnich miesiącach, może latach? O ile się zmieniała? Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Bieżąca działalność Pozbudu opiera się na kilku filarach. Jest to stolarka otworowa, jest to budownictwo infrastrukturalne, budownictwo kolejowe. W ostatnim czasie dołączamy także do graczy na rynku remontów taboru kolejowego. Tu możemy się pochwalić wyłonieniem, przepraszam, przetargów na łącznie 130 wagonów, z czego na 14 już podpisaliśmy umowę. Oczekujemy jeszcze na 90 i na 26. W ostatnim czasie też działamy w branży OZE. Podpisaliśmy w zeszłym tygodniu bardzo ważną dla nas istotną umowę, porozumienie z dwoma partnerami, w tym jeden z Singapuru, firmą DuraPower, gdzie zamierzamy rozwijać się w branży produkcji i dostaw magazynów energii. Do tej części działalności na pewno jeszcze przejdziemy. Branża OZE w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija. Natomiast, tak jak wspomniałem, to będzie jedno z kolejnych pytań, jedna z kolejnych kwestii, które poruszymy w tej rozmowie. Natomiast jeszcze jeżeli rozmawiamy o sytuacji, która obecnie panuje wewnątrz spółki, ale chciałbym też spojrzeć na to otoczenie mikro-makroekonomiczne i pandemię koronawirusa. Wydaje się, że kolejna fala zachorowań przed nami. Czy w jakim stopniu pandemia wpływa na bieżącą działalność spółki? Czy ten wpływ jest może porównywalny do tego, który był wywierany jeszcze w 2020 roku? Czy jakoś szczególnie przygotowujecie się na tę być może kolejną falę koronawirusa, która już wkrótce nawiedzi nasz kraj? Jak to wygląda z punktu widzenia działalności grupy Pozbud? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o naszą grupę, można powiedzieć, że wpływ pandemii COVID-19 na obecnym etapie mamy pod kontrolą. Najtrudniejszy był początek, czyli praktycznie marzec, kwiecień 2020 roku, kiedy rzeczywiście musieliśmy się przygotować do tej pandemii. To spowodowało pewne perturbacje, w szczególności w produkcji stolarki otworowej. Natomiast w tym momencie raczej nie przewidujemy, żeby pandemia miała istotny wpływ wewnętrznie na działalność grupy. Oczywiście perturbacje globalne, one wpłynęły i wpływają na naszą działalność, w szczególności poprzez zmiany poziomu cen, wpływając też ostatecznie na koszty, a tym samym ceny oferowanych wyrobów. Natomiast jesteśmy dobrej myśli i wydaje nam się, że te najgorsze problemy związane z koronawirusem, z pandemią, z dużym lockdownem raczej już mamy za sobą. Zgodnie z tym, co powiedziałem we wstępie do naszej rozmowy, a także z tym, co pan Łukasz na początku powiedział o samej spółce, do tej pory koncentrowaliście się w głównej mierze na, powiedziałbym, tradycyjnych sektorach biznesowych. Natomiast w ostatnim czasie, bo jest to komunikat bardzo świeży, informujecie także o wejściu do odnawialnych źródeł energii, do tego sektora gospodarki. O jakiej tutaj konkretnie części sektora OZE mówimy i skąd w ogóle taka decyzja, taki pomysł? Tak jak wcześniej wspomniałem, zajmujemy się w tej chwili dewelopowaniem projektów OZE, fotowoltaicznych, jak i wiatrowych. Jak również podpisaliśmy porozumienie z singapurską firmą i Elmondisem, polską firmą, która też jest poniekąd po części z kapitałem japońskim.
Na pewno będziemy duży nacisk w tej chwili kładli na rozbudowę holdingu, bo Pozbud tak naprawdę z rodzinnej, giełdowej, rodzinnej wcześniej firmy przekształca się w holding, tak? I to w najbliższym czasie będzie zauważalne. Chcemy w tym holdingu być w kilku branżach. Między innymi branża OZE jest dla nas bardzo ważna, bardzo istotna. Upatrujemy tutaj większe możliwości rozwojowe w magazynach energii niż w samej budowie farm fotowoltaicznych czy wiatrowych. Tu już mamy bardzo dużo na rynku konkurentów, mocniejszych, silniejszych, dobrze usytuowanych. Jeśli chodzi o magazyny energii, myślę, że jesteśmy w czołówce, będziemy pierwsi. Porozumieliśmy się z firmą, która ma bardzo duże doświadczenie w tej branży, ponieważ produkuje już te magazyny energii od 2009 roku. Więc nie idziemy na ryzyko, nie idziemy na niewiadomą, na badania, na rozwój, na działanie na zasadzie metodą prób i błędów, tylko po to dobraliśmy sobie partnerów takich, którzy mają doświadczenie, żeby się to udało i będziemy w tym kierunku mocno się rozwijali w najbliższym czasie. Oczywiście. Chciałbym dopytać jeszcze o to porozumienie, które niedawno komunikowaliście. Chodzi oczywiście o porozumienie z DuraPower i Elmodis. Mamy porozumienie, to już wiemy. A co przyniosą kolejne miesiące, kolejne lata? Jak to wasze wejście w rynek odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w rynek produkcji baterii, będzie się rozwijać? Jakie są kolejne plany właśnie związane z tą częścią działalności? To już mówię, kolejnym planem na najbliższe miesiące jest podpisanie umowy ramowej handlowej. Nie chcemy czekać do momentu utworzenia swojej montowni czy też produkcji. Chcemy wyjść z tą ofertą jeszcze w tym roku. Następnie jeszcze w tym roku, mam nadzieję, podpiszemy też umowę na zakup lokalizacji pod fabrykę, która w tej chwili mamy 3 lokalizacje do wyboru wspólnie z partnerem, z racji tego, że to jest wspólne przedsięwzięcie, musimy dokonać wyboru tej lokalizacji. Myślę, że to też będzie miało miejsce w tym roku. Oczywiście, a już tak wybiegając nieco w przyszłość po budowie zakładu produkcyjnego, no, będziecie zapewne, nie wiem, czy poszukiwać klientów, czy ta baza klientów będzie już wcześniej przygotowana. Natomiast do kogo będą trafiać te baterie, systemy magazynowania i zarządzania energią? Czy mówimy tutaj o raczej kliencie indywidualnym, czy kliencie korporacyjnym, dużych instytucjach? Jak planujecie? Tak naprawdę każdy z tych klientów, których pan redaktor wymienił, chcemy, aby był naszym docelowym klientem. Będziemy i dostarczać do tak zwanego Kowalskiego, jak i do dużych zakładów, czy to energetycznych, czy dystrybutorów energii. Być może większość inwestorów, obserwatorów rynku kojarzyć będzie na ten moment firmę Pozbud właśnie z tą tradycyjną działalnością. No i tutaj powiedziałem we wstępie o producencie stolarki otworowej. Natomiast teraz dochodzi OZE. Czy w przyszłości, no już teraz właściwie zamierzacie się skupić bardziej na tej nowej części działalności? Czy ta działalność tradycyjna, z której do tej pory słynął Pozbud, również będzie utrzymywana na podobnym poziomie, ewentualnie dalej rozwijana? Będziemy się rozwijać w każdym sektorze, w którym pracujemy. Jeśli nie będziemy mieli zapału czy też chęci do ciągnięcia danej branży czy rozwijania, to po prostu się z niej wycofamy. Jakby holding będzie nam pozwalał na to, że będziemy mogli z danego biznesu wyjść, będziemy mogli go spieniężyć, sprzedać, cokolwiek. Tak? Na dzisiaj każdą z tych branż chcemy rozwijać i tak naprawdę, jak na wstępie pan redaktor zauważył, my na razie dokładamy do tego wszystkiego, do tych okien, do tej budowlanki, dokładamy nowe segmenty i chcemy się rozwijać.
w jakim stopniu każdy z tych segmentów się uzupełnia. To też nie jest tak, że OZE i sektor budowlany są zupełnie rozłączne, rozdzielne, więc to też na pewno niewątpliwie zaleta takiego połączenia czy ewentualnie rozszerzenia działalności. Natomiast chciałbym jeszcze dopytać, jakie perspektywy widzicie panowie przed tym właśnie rynkiem OZE w Polsce, na świecie? Czy ten rynek w dalszym ciągu będzie tak dynamicznie się rozwijał? No, chyba dziś lub wczoraj czytałem taki artykuł mówiący o tym, że jedna z firm planuje podniesienie energii o 40% od początku nowego roku, więc ta energia elektryczna pozyskiwana w konwencjonalny sposób będzie drożej. Czy to szansa dla rynku OZE? Jest to ogromna szansa i myślę, że nie mamy innej możliwości jak taką, żeby ten rynek się rozwijał. Ja tutaj upatruję ogromne wzrosty, ogromne możliwości w tym rynku. Jakby współpraca z partnerem, który już w tej branży działa od ładnych paru lat, daje nam to, że jesteśmy już po pewnych testach, to wszystko mamy za sobą. Jakby nie musimy ryzykować kapitału, czy też tracić czasu na badania, na rozwój. Mamy gotowy produkt, musimy go tylko po prostu przenieść do Europy, produkcję uruchomić po to, żeby to był europejski produkt. I myślę, że w Europie znajdziemy bardzo wielu klientów i będziemy tę branżę rozwijać. Oczywiście zostawmy na moment ten temat związany z OZE, choć wydaje mi się, że on był chyba najciekawszym z punktu widzenia naszych widzów, no bo jest to jednak taka nowinka z punktu widzenia pozbud. Natomiast chciałbym porozmawiać jeszcze o tych segmentach, sektorach działalności, którymi trudnicie się już od dawna. Mianowicie rozpoczniemy może od tej stolarki otworowej. Jakie perspektywy stoją przed polskim światowym rynkiem stolarki otworowej w najbliższych latach? No bo wydaje się, że raporty pokazują, że no, Polska słynie z tych właśnie produktów, czy okien, czy drzwi, czy innych właśnie na tle europejskim. Jak to może wyglądać w przyszłości? My podobnie uważamy, jeżeli chodzi o tą branżę stolarki otworowej, w szczególności drewnianej, bo tym zajmuje się grupa. No, wszystkie tendencje i raporty również potwierdzają to, co pan redaktor przed chwileczką powiedział, więc na pewno ten rozwój tego segmentu będzie dalej kontynuowany. My wykonaliśmy już dosyć dużą pracę przez ostatnie półtora roku w tym, żeby nasz zakład produkcyjny złapał określone zdolności, określoną wydajność, bo zapotrzebowanie ze strony rynku jest i to zarówno jeżeli chodzi o rynek krajowy, jak i zagraniczny. Oczywiście pracujemy nad tym cały czas. I wydaje nam się, że to jest słuszny kierunek, chociażby ze względu na kwestie środowiskowe. Więc naszym celem jest w dalszym ciągu kontynuowanie naszej drogi, naszych działań i na pewno ten segment będzie wspólnie z nami się rozwijał. A z czego wynika ten fakt, że klienci z zagranicy decydują się na wybór właśnie polskich produktów? Czy no, są po prostu lepszej jakości, czy są tańsze, czy może jedno łączymy z drugim? Jak to wygląda? Jeśli chodzi, my głównie dostarczamy na rynek Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych produkty z Europy, czyli Made in Europe, cechuje się bardzo wysoką jakością. Cenowo są też przystępne, w związku z tym tutaj mocno w tym roku urośliśmy, jeśli chodzi o te Stany i nadal chcemy ten rynek rozwijać, ale do tej pory tam sprzedawaliśmy i sprzedajemy tylko i wyłącznie drzwi. Rozszerzyliśmy tylko ofertę o drzwi wewnętrzne do tego klienta, do którego dostarczamy. Oczywiście. No a jeżeli jesteśmy przy już kolejnych obszarach, branżach, w których działacie, chciałbym porozmawiać jeszcze przez moment o temacie, który już podczas tej rozmowy został poruszony. Chodzi o branżę kolejową. Jakie z kolei perspektywy widzicie panowie przed tą branżą? Co z kolei dzieje się właśnie w tym obszarze w naszym kraju? A czego można się spodziewać w najbliższej przyszłości? Jeżeli chodzi o tą branżę, to perspektywy uważamy są bardzo duże i na pewno grupa Pozbud będzie w tej branży funkcjonowała. Historycznie nawet patrząc, Pozbud brał udział wcześniej w projektach modernizacyjnych dla PKP PLK. W tej chwili, tak jak kolega wspomniał, podpisaliśmy nie tak dawno pierwszą umowę na modernizację wagonów pasażerskich
Mam nadzieję, że to jest pierwsza i że będą kolejne. Natomiast w tej chwili to, co jest istotne, to przede wszystkim zagwarantowanie środków finansowych na te projekty. Wiemy, że plany są ambitne, plany są duże, przygotowujemy się do tego, pozyskaliśmy partnerów odpowiednich, więc no, liczymy na to, że to będzie no, obok segmentu OZE jeden z kluczowych segmentów w najbliższej przyszłości działalności grupy. No a jeżeli już padło słowo o kluczowych segmentach, spójrzmy w przyszłość. Jak panowie uważacie, który z segmentów może w przyszłości mieć ten największy udział w przychodach odnotowywanych przez spółkę, no a także w zyskach? No bo teraz inwestujecie, ale z takim zamierzeniem, żeby w przyszłości po prostu na tej inwestycji zarobić, więc jak to może wyglądać w kolejnych latach? Jestem przekonany, że liderem będzie produkcja i dostawy magazynów energii. Czekamy zatem na potwierdzenie już bezpośrednio w wynikach, a tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę jeszcze raz, w programie moimi i Państwa gośćmi byli pan Łukasz Wojt, prezes grupy Pozbud. Bardzo dziękuję panie Łukaszu, a także pan Michał Ulatowski, wiceprezes grupy. Dziękuję bardzo.